Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 122 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Cztery pełne miesiące lektury Pisma Świętego już za nami. To bardzo dobry rezultat. Każdemu i każdej z Was gratuluję tego sukcesu i zachęcam do trwania w postanowieniu aż do końca. Tradycyjnie na początku naszego spotkania Pomódmy się słowami Psalmu 78, wersety od 40 do 53. Ileż razy drażnili go na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. I ponownie Boga wystawiali na próbę, gniewali Świętego Izraela. Nie pamiętali jego ręki, dnia, w którym ich wybawił od ciemięscy kiedy czynił w Egipcie swe znaki. I swoje cuda na równinie Soanu, i rzeki ich w krew zamienił, oraz ich strumienie, aby pić nie mogli. Nasłał na nich muchy, które ich kąsały, i zgubne dla nich żaby. Ich zbiory wydał owadom, a owoc ich pracy szarańczy. Poraził gradem ich winnice, a szronem ich sykomory. Ich bydło wydał na pastwę zarazy, a na pastwę choroby ich trzody. Zesłał na nich żar swojego gniewu, oburzenie, zapalczywość i udrękę. Orszak zwiastunów klęski. Dał ujście swojemu gniewowi, nie zachował ich od śmierci, ich życie wydał zarazie. I poraził w Egipcie wszystko pierworodne, pierwsze ich płody w namiotach chama a swój lud wyprowadził jak owce i powiódł przez pustynię jak trzodę wiódł ich bezpiecznie tak że się nie bali a ich wrogów przykryło morze fragmenty drugiej księgi samuela od rozdziału 15 wersetu 1 do rozdziału 16 wersetu 14 opowiadają o buncie absaloma przeciwko swojemu ojcu królowi Dawidowi. Co doprowadza do eskalacji rodzinnych napięć i konfliktów, a także ukazuje kolejne próby Dawida, by poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Potem Absalom sprawił sobie rydwan i konie, pięćdziesięciu zaś ludzi biegało przed nim. Absalom rano zwykł zasiadać przy drodze wiodącej do bramy. Każdego, kto z jakąś sprawą udawał się do króla, by ją rozsądził, wołał Absalom do siebie i pytał: Z którego jesteś miasta? Ten odpowiadał: Sługa twój jest z takiego a takiego pokolenia izraelskiego. Wtedy Absalom mówił mu: Patrz, sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię wysłuchał. Potem mówił Absalom: O, któż mnie ustanowi sędzią nad krajem? Przychodziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki. A gdy ktoś się zbliżał, aby mu oddać pokłon, podawał mu rękę, ściskał i całował. Absalom postępował w ten sposób wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla. Tak Absalom zjednywał sobie serca ludu izraelskiego. Po upływie czterech lat, rzekł Absalom do króla. Pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki złożyłem panu. Przebywając w Geshur w Aramie, związał się sługa twój ślubem. Jeżeli pan sprawi, że powrócę do Jerozolimy, wtedy oddam hołd panu. Król odpowiedział mu: Idź w pokoju. On zaś, powstawszy, udał się do Hebronu. Absalom skierował tajnych posłańców do pokoleń izraelskich, żeby mówili: gdy tylko posłyszycie dźwięk trąby, wołajcie. Absalom został królem w Hebronie. Z Absalomem na jego wezwanie wyruszyło z Jerozolimy 200 ludzi, nie wiedząc w prostocie swej o niczym. Kiedy Absalom składał ofiarę, posłał również by wezwano z rodzinnego miasta Gilo Achitofela Gilonite, doradcę Dawida. W ten sposób wzmagało się z przysiężenie, a otoczenie Absaloma się powiększało. Dotarła wieść do Dawida. Serca ludzi z Izraela zwróciły się ku Absalomowi. Wtedy Dawid dał rozkaz wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie. Wstańcie, uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Śpiesznie uciekajcie, ażeby nas nie napadł znienacka, nie sprowadził na nas niedoli i ostrzem miecza nie wytracił mieszkańców miasta. Słudzy królewscy odpowiedzieli królowi. We wszystkim, co rozkaże pan nasz, król, słudzy twoi będą z tobą. I wyruszył król pieszo, a za nim cały jego dom. Pozostawił jednak król dziesięć nałożnic, aby pilnowały pałacu. Wyruszył więc król pieszo, a wszyscy ludzie w ślad za nim. Przy ostatnim domu zatrzymali się. Przechodzili obok niego wszyscy słudzy. Wszyscy keretyci, wszyscy peletyci. Wszyscy Gittyci, którzy przybyli z Gad w liczbie sześciuset ludzi, przeszli przed królem. I zapytał król Ittaya Gittyte, czemu i ty idziesz razem z nami? Wróć i pozostań przy nowym królu, przecież jesteś cudzoziemcem, a nawet wygnańcem ze swojej ojczyzny. Wczoraj przyszedłeś, a dziś miałbyś iść, aby tułać się z nami, gdy ja sam idę bez celu? Raczej wróć, zabierając z sobą braci. Miłość i wierność. Ittaj jednak odpowiedział królowi. Na życie Pana, na życie Pana mego króla, w miejscu, gdzie znajdzie się Pan mój król, czy to na śmierć, czy życie, tam będzie sługa twój. Odrzekł Dawid Ittajowi, a więc idź, przechodź. Ittaj Gittyta przeszedł więc ze wszystkimi swoimi ludźmi i dziećmi, które były przy Nim. Cała okolica głośno płakała, gdy lud przeciągał. Król przeprawił się przez potok Cedron, a cały lud przechodził drogą w kierunku pustyni. Był tam i Sadok, a razem z nim wszyscy lewici, którzy nieśli Arkę Przymierza Bożego. I postawili Arkę Bożą. Abiatar złożył ofiarę, tymczasem cały lud wyszedł z miasta. Król powiedział Sadokowi: Zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta. Jeżeli Pan będzie mnie darzył życzliwością, to przywróci mnie tak, że znów będę mógł ją zobaczyć razem z przybytkiem. Jeżeli jednak powie: Nie znajduję w Tobie upodobania, oto jestem, niech czyni ze mną, co uzna za słuszne. Rzekł jeszcze król do kapłana Sadoka: Patrz, wróć w pokoju do miasta wraz z synem swym Achimaasem i z Jonatanem, synem Abiatara obydwaj wasi synowie niech wrócą z Wami. Patrzcie, czekam na pustynnych równinach, dopóki nie nadejdzie od Was dla mnie słowo z wiadomością. Sadok i Abiatar zabrali arkę Bożą do Jerozolimy i tam pozostali. Dawid tymczasem wstępował na górę oliwną. Wchodził na nią płacząc i z nakrytą głową. Szedł boso. Również wszyscy ludzie, którzy mu towarzyszyli, nakryli swe głowy i wstępując na górę płakali. Tymczasem dotarła do Dawida wiadomość. Achitofel jest wraz ze spiskowcami przy Absalomie. Dawid wołał, o panie, racz udaremnić rady Achitofela. I oto, gdy Dawid dotarł do szczytu góry, gdzie oddawano pokłon Bogu, wyszedł naprzeciw niego huszaj arkijczyk, mający na sobie rozdartą szatę, a głowę posypaną ziemią. Dawid rzekł do niego, jeżeli ze mną pójdziesz dalej... Będziesz mi tylko ciężarem. Jeśli natomiast wrócisz do miasta i powiesz Absalomowi, sługą twym jestem królu. Jak byłem sługą Twego Ojca, tak teraz pragnę być Twoim sługą. Wtedy na moją korzyść obrócisz w Niwę, czy radę achitofela. Przecież tam będą z Tobą Sadok i Abiatar, kapłani. O wszystkim, co usłyszysz z domu królewskiego, doniesiesz kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. Tam przebywają dwaj synowie, z Sadoka i Jonatan Abiatara. Za ich pośrednictwem możecie mi przekazać każdą nowinę, którą usłyszycie. Huszaj, przyjaciel Dawida, przybył do miasta równocześnie z wejściem Absaloma do Jerozolimy. Kiedy Dawid zszedł trochę poniżej szczytu, wyszedł naprzeciw niego Siba, sługa Meribala, a za nim para objuczonych osłów. Było na nich dwieście chlebów, sto gron rodzynek, sto świeżych owoców i bukła wina. Król zapytał Sibę, po co to? Siba odpowiedział, osły niech służą do noszenia królewskiej rodziny. Chleb i świeże owoce na posiłek dla służby, wino zaś za napój dla odczuwających znużenie na pustyni. Zapytał król, a gdzie syn twojego pana? Siba odrzekł królowi. Pozostał w Jerozolimie, gdyż twierdził, Dziś zwróci mi dom Izraela królestwo mojego ojca. Król powiedział do Siby. Oto twoje jest wszystko, co należało do Meribala. Odrzekł Siba. Oddaję ci pokłon, obyś darzył mnie życzliwością, panie mój królu. Król Dawid przybył do Bahurim, a oto wyszedł stamtąd pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do domu Saula. Nazywał się Shimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i po lewej stronie cały lud zbrojny i wszyscy bohaterowie. Simei, przeklinając, wołał w ten sposób: Precz, precz, krwiożerco i niegodziwcze. Na ciebie pan zrzucił odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w którego miejsce zostałeś królem. Królestwo twoje oddał pan w ręce Absaloma twojego syna. Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś krwiożercą. Odezwał się do króla Abisaj syn Serui. Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana mego króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę. Król odpowiedział: Co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że pan mu powiedział. Przeklinaj Dawida. Któż w takim razie może mówić, czemu to robisz? Potem zwrócił się Dawid do Abishaja i do wszystkich swoich sług: „Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Cóż dopiero ten Beniaminita. Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo.” I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze swymi ludźmi. Szimei natomiast szedł z boczem wzniesienia obok i przeklinał, ciskając kamieniami i rzucając ziemią. Król i cały lud przy nim będący przybył wreszcie znużony i tam odpoczął. Druga część dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety od 24 do 48. Kontynuuje opowieść o spotkaniu Piotra z Korneliuszem, prezentując ważne wydarzenia dotyczące otwarcia Kościoła na pogan. Te wydarzenia w Cezarei są przełomowe dla wczesnego Kościoła, ponieważ jasno demonstrują, że zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest dostępne dla wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie etniczne czy przeszłe przekonania religijne. Stąpienie Ducha Świętego na pogan bezpośrednio podczas słuchania Ewangelii podkreśla, że Bóg sam potwierdza swoje przyjęcie ich do swojego ludu. Ta historia stanowi fundament dla późniejszej misji Świętego Pawła i otwarcia Kościoła na cały świat. Nazajutrz przyszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami Wstań, ja też jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich. Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, po co mnie sprowadziliście? Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana. I Bóg wspomniał na twoje jałmużny. Poślij więc do jafy i wezwij Szymona zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Posłałem więc natychmiast do Ciebie ludzi, a Ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan Tobie polecił. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia. I pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.